Hej, witam z tej strony Logopeda. Widzimy się w kolejnym odcinku z League of Legends i dzisiaj sprawdzimy sobie Luciana po patchu 8.11. Bardzo fajny jest Lucian. Znaczy nie grałem jeszcze, nie grałem się przyznam, ale już po prostu jak zobaczyłem nowego Essence Weavera, to wiedziałem, że Lucian będzie dobry i wróci skacząca małpka. Ktoś pamięta? Lucian po wyjściu nie miał w ogóle cooldownu nawet praktycznie z tego co pamiętam. No, on skakał cały czas i to było dobre bardzo. Oczywiście chodzi o, oczywiście o zmiany są z nowym Essence Reaverem, który po użyciu R-ki daje nam pasyw na 10 sekund, że każdy autoatak zmniejsza cooldowny na te trzy podstawowe spele, czyli nasze Q, W, E. Więc zobaczymy, czy to będzie w ogóle działać. Znaczy wiem, że to działa, ale no, czy uda się w tej grze to ogarnąć. Build jest trochę dosyć długi, bo trzeba złożyć i Black Reavera, i Essence Reavera i zazwyczaj zaczynamy z botkiem. Oj, nie ma ich tutaj, nie ma ich na linii jeszcze. Dobra, nie czekają w szoku, bo to jest Blitzcrank z Ezem. Ezio też dobry. Był nerf w hotfixie. Gramy rankedy na łeście. Troszkę się nie dogadałem z moim koleżką. No pykę, pykę. Tak się nie możesz dawać łapać. Wiem, że jesteś broken, się, nie da ci się obrażeń zadać, ale... Uważaj, uważaj sobie. Ja Lucianka, jak ktoś pamięta, to bardzo kocham tą postać. Jeden z moich ulubionych AD carry. Ostatnio sobie trochę odpadł, ale może teraz wróci. Bardzo ładne obrażenia. Prezydi atak oczywiście na Lucianie. Super runa stworzona dla Luciana po prostu. No ale nie mam... chyba chcę spreszować, bo tak pingował. No to jesteśmy pod wieżą, teraz to uwaga na huki. No już się czai, złomiesz Blitzcrank. Kazik Xin w dżungli. Bardzo balansed postacie muszą być. Nie, są rankedy, to ludzie chcą wygrywać, to się nie dziwię, że grają takimi postaciami. Ale nie są to fan to play postacie. Nie wiem, co ten pykę robi. Wiem, że chcę katapultę zebrać, ale no musi uważać. Też gram bardzo safe. Ze względu na Blitzcranga. No nie mogę na przykład tego miniona dobić teraz, bo bym wyszedł z szeregu. O, troszkę farmy psuję sobie. To mi się nie podoba, no już jestem w plecy. Fajnie by to było spuszować. No to jest bardzo niebezpieczne. No i tą linię tu tak cały czas zatrzymują. Dałoby się ją przepchać albo... Jest troszkę lepiej zatrzymana. Ma ciastka ten S, ma heala. Mają Ignite'a, dobra. Wiem, że jest teraz też meta, że z teleportem ludzie grają, ale nie podoba mi się to. Znaczy na jakiś dobry, na grach na jakimś super wysokim poziomie, albo jak macie duo supporta, to okej. Okay. Albo ogólnie jak gracie drużynowo flexy, to rozumiem tego TPK, bo to jest fajne wtedy, można pomagać innym liniom. Mogę mu Ignite'a wrzucić, może by go zabili. Ten PK się nieźle wpierdziela. No chyba zapina, że go minionki jeszcze biją. Ten ręcz Luciana. No to była jedna z rzeczy, którą mu znerfili. Ręcz po prostu autoataczków mu znerfili i zasięg Q. O połowę mniejszy jest Q. Kiedyś taki po prostu taki laser, jebutny laser po linii szedł. O! Mamy go, nie? Fajnie się zaczął leczyć ten PK, jak tylko z walki wyszedł. Ładnie zagrał. Mimo wszystko to Sezreal jest trochę słaby na początku. Dobra. Jakbym tak nie gubił minionów, to byłoby ekstra. Ale trochę przez Blitzcranka gubię, bo się boję wychodzić z szeregu i głupio umierać. Na pewno idziemy w to pierwsze. Mam tą potkę jedną, więc nie kupię zielonej poty. Dobra, może tak być. No teraz już mam sustyn, chociaż nie jest taki potrzebny. Mogę matak speed wziąć. Sustyn mi się aż tak nie przyda. Bo jednak jak jest Blitzcrank, to on zazwyczaj jak już złapie, to do końca lecą ludzie. Ale oni teraz summonerów nie mają, bo ten zaraz freshował mi się wydaje E odpykę. A oni się coś kłócą na kanale, znaczy na czacie. Dude, you failed and please support this Akali for account buying. No jest, no coś się tam nie pyku, oni się plują znowu. Mogłem położyć. Teraz jest za dużo minionów, żeby się bić. Nie no, w sumie dobre jest to Apex Scepter, bo nie gramy Fleetworka na
No, Murzynku. Prezydia tak jest za dobre po prostu. Czy nie słyszałem? To nas zbejtało ten Ksyni, bo pingował tutaj, że idzie, a był zajęty pingowaniem Akali. No dobra. On nie ma flesza teraz. Dobra. Chciałem kilka, ale nie musiałem flesza, to był głupi flesz. Znaczy jak mi go zabraknie potem, to będę żałował, ale... Myślałem, że nie będą mieli obrażeń, jak chciałem prezydia atak zestakować, ale Ksyni, no Ksyni też ma w sumie. Tak trochę głupio wyszło. Dobra, jak tu ten kadzik przyjdzie, to on się zabije. Jakoś też mana mi się nie kończy na tym Lucianie. Ja nie mam nic do many, nie? Runki, o nie powiedziałem. Gramy tego Nimbusa właśnie, który po użyciu R-ki zwiększa szybkość. Z tego co pamiętam, to Lucianowi szybkość pocisków. Większa czy nie? Nie. Chyba... Nie wiem, co to jest czerwone, czy się skaluje. Chyba z Movement Speedem właśnie. Pamiętam, że pamiętacie, że kiedyś Yomu działało na Lucianie. Nie pamiętam, czerwony to był chyba Movement Speed, ale głowy sobie nie dam urwać. No uważaj, PK, no masz spelki, więc ci zaufam. No właśnie. Widzę kazika. On zaraz jest z plecą, dopiero łezkę skończył, teraz ma ten swój taki gorszy moment, mogę to powiedzieć. Ja mam R-kę. On przeskoczy przez ścianę. O, tak mnie nie trafisz, blicuś. Musiałbyś to z Ezem wyczaić. Przepuszujemy to i uciekam, mam dużo hajsu. Nie wiem, kto tego miniona nie uderzył. Nie, to jest many, nie wiem. Uciekaj. Boże, co to było? Teraz nas zabije. Ten Ksyni. Nie wiem, bardzo... Bardzo questionable zachowanie tego Ksyna. Ja nie wiem, czemu się tak tiltują ci ludzie tutaj. Gierka jest easy do wygrania na razie, bo widzę, że top wygrywa. A jest to Jax. Myślę, że pójdziemy w Sensilver drugi item. Chociaż bardzo chciałem mieć 40 CDR-a już, ale... Ciekawe, jak ten Nimbus działa, bo to jest nowa masterka i wiem, że na różnych postaciach inaczej działa. Niektórym na przykład odpala się R-ka po zakończeniu casta, a niektórym się od razu zaczyna. Jakieś tam była jakaś postać, której Nimbus dopiero odpalał się R-ka skończył, nie pamiętam jaka już. Ale było coś takiego. Mój pasyw mu katapultę nie dobił. On teraz głupio, bo on wraca, a ja zostaję, no. Zmutuję za tego Ksyna, bo ja to lubię, wiem, że to lubicie oglądać, a mnie na serio, że to też tiltuje to jego pisanie. Keep playing it. Gdzie ty idziesz, Lucian? Muszę się z debilem... ...kłócić. Rotuję? Dobra, może zabiję tego Branda. Ja sobie poradzę raczej. Czy będę safe grać, jak ten Liskang zacznie podchodzić, to po prostu ucieknę. On powinien się na mnie rzucić, bo zauważyli, że pyka jest. Oni się boją, widzę, że zengage'ałeś na mnie, jak sam jestem dalej. Ciekawe to jest. Teraz nie mogę umrzeć, bo byłoby bardzo głupie, gdybym umarł. Blitz mid. O, to takie też niedobre to było. On tu jest sam chyba. Więc mogę troszkę agresywniej podejść. Jak się Blitz pojawi, pojawił się. No, ale skillowo. No, odpala się ten Nimbus od razu. Jeden basiczek. Jakbym lepiej R-kę bardziej na prawo rzucił może. Co jest dzisiaj z tym moim CS-owaniem? Tragedia. Wymówka taka, że dawno Lucianem nie grałem, ale on akurat ma fajne sesy. Czasami może pasywka wam zepsuć, ale...
tylko czasami nie mam na tego botka jeszcze, nie? Przez tą katop... Nie, mam 700. A, bo jest potaniony. O, staniałe itemy do chila. Teraz sobie przypomniałem w tym patchu. Dlatego ten botek też jest fajny, bo jest tańszy. Bo wszystkie te itemy, te Zeal itemy, Infinity jeszcze dostało po prostu nerf. Jest cholernie drogie są te przedmioty. Dlatego te Kai'sy, Ezy się mocniejsze zrobiły i musiały dostać nerfa w tym patchu, w hotfixie do tego patcha. Wiecie, bo one nie składały tych przedmiotów po prostu. Ale Lucian jest fajny, bo on... Essence Cleaver sam sobie też jest trochę drogi, ale to jest jeden przedmiot, a tak składać się takie tańsze, czyli Black Cleaver, botk. A, fajny jest botk na Lucianku. Dalej late ma taki, moim zdaniem, średni, ale... Mało kiedy do late'a dochodzi, to wystarczy spojrzeć na daty z moich filmów, nie dałem CSS-ka. Rozpuszuję i tam lecę na mida w takim razie. No jest tam pyk, ale też tam powinienem być. Schodzi Essa, mogę mu przejąć drogę, a to jest ping w ogóle. Górą szedł, nie? Zrobił mu tą wieżę w sumie, jakbym został. A Blitzcrank tam jest, ja myślałem, że on z Blitzcrankiem schodzi. Mógłbym to zerkować w sumie tą linię też. Gdzie on tą merkę wypieprzył? Nie, jest ten S robi. Nie wiem, gdzie on tą merkę z tym miniony zabić. Brand tu może iść? Nie mam wizji na rzece, trochę to boli. Fajne są te obrażenia po prezdi atak, nie? Widać różnicę, cholernie widać. Ten pyka też jest dobry, bo olał tego bota i chodzi teraz, to mi się podoba. Nie lubię takich supportów, co stoją i patrzą na was, jak wy CS-ujecie, jak można coś innego zrobić. Chyba, że jest taka potrzeba, nie? Ale w tej grze na pewno nie ma. A budki jakie zrobimy? Chyba tabliczki, nakazika, bo to jest jedyne, co mnie będzie mogło zabić. Timo raczej nie będzie mieć range'u. No, gońcie, fajnie się goni, nie? Ty, prawie go dogonili, chyba słyszał o tym bliskę. No, ma tyle, taką mobilność ma ten pykę, że naprawdę ciężko go zabić. Ja jeszcze głupi myślałem, jak nie grałem, że na RC to jest dasz do przodu zawsze, a to jednak nie, to tylko bohaterów skacze. Dobra, pierwszy turret na topie. 13-8, w miarę wyrównanie, tak to wygląda. Tylko u nich bardzo mid wygrywa i to jest jedyna różnica to z tego, co widzę. U nas się jungler tiltuje. Patrzcie, on go sam zabije to. Pokazam wam to, ale to jest CS-ki. Nie, on trochę do przodu jest, bardzo jest do przodu. Ale nie przed wroła Brand, czyli będzie w miarę squishy. Trochę tu nic nie widzę, ale zaryzykujmy. Chciałem jakiegoś głębokiego warda dać, ale Blitzcranka dalej nie widzę. To jest problem. Też pewnie rotuje gdzieś. Tu jest gnojarz. A, z kazikiem. Jakbym nie dostał... W sumie mogę schilować i go spróbować zabić, nie? Nie, on dwa flesze poszło, czy mi się wydawało. Na pewno kazik też, ale Blitzcrank nie wiem. Jezu, myślałem, że jest sam, no. No, jak nie mam wizji, to powinien nie ryzykować i po prostu się cofnąć. Tu mi warda brakowało. A prawie bym uciekł. Troszeczkę więcej AP bym miał, poziom więcej. No jakbym skillował, to wiecie, to na Ignite skillował. Znaczy trochę mniejszy ten heal by był, ale chyba bym zabił tego kazika, tak mi się wydaje. I może bym przeżył, bo mi się wleścił. No, mogłem skillować, mój błąd to był. Warto było samego spróbowania, moim zdaniem. Teraz summonerów nie mają, ale... Głupio, bo shutdown oddałem. Chyba Blitzcrankowi shutdown oddałem. No, bym mnie Ignite zabił, to raczej. Chyba, że Red mnie zabił, ale chyba Blitzcrank. 3-1-3 ziomek. Już armor stakuje. Po co on go tam puścił tak szybko? Umarł chyba przez tego Heralda, szczerze. Tak mi się wydaje. No i teraz rotują po mapie i kilki zbierają. Dobrze grają. My to szybko i uciekamy. Kazik jest w górnej dżungli, dobra, to mogę coś tu pokraść jak jest. A nie ma, oczywiście to wardzika damy. Zobaczymy, że pinka nie ma. Na mida idę.
Tylko się znowu nadzieję na tego Blitzcranka pewnie, jak znam życie moje, bo tu nie ma w ogóle... Kupił wardy ten PK, on tak fajnie wardy rzuca, takie głębokie. Myślałem, że skoczy, wiecie? A nie skoczył. Kupsko tu widzę, tu jest ciemno po prostu. To mnie tak wkurza. I teraz nie ma summonerków. Dostałem kapsla czy nie dostałem? Nie zauważyłem nawet. Chyba dostałem, bo zdążył tą markę wcisnąć. Ten sam znacznik się musi pojawić. A fajnie jest ten Nibus Cloud na Lucianie. Podoba mi się, fajnie zapierdziela na tej erce. Może na mnie skoczyć Kazik, muszę uważać. Ale wpierdziel. No jak będę mieć pole do manewru, to ja zrobię takie obrażenia, że... Ukołał, nie? Teraz ziomek. Zbiorę agro. Chyba już mam na tego Essence Reavera. O. Dobra, wchodzimy. Tankuje ktoś, nie wiem. Ja tankuję oczywiście. Czemu czarny musi tankować wieżę? Kusi mnie w niego bić, ale nie wiem czy kół użył. No, no to nie wiem, z diamentowej gierki by the way. Ja się czuję, jakbym jakiegoś paba grał. Czy paba też używam takie słowa, normalka jakiegoś. No i widzisz, krzyczę na tą Akali, po prostu wpierdzieliła linię. No nie no, Akali nie powinna mieć przy szóstym poziomie, no, ale jak umrze to się nic nie stanie, nie? Nie będzie to koniec świata. I fajny jest ten Lucian, on się nawet sporo leczy z tego samego botka. Zawsze miałem takie przemrane, znaczy miałem, jakby to powiedzieć. Nie byłem przekonany do botka, bo mało się leczyło się z tych autoataków. Fajny był ten atak speed i AD po prostu był nawet fajny. A też ponerfiony kiedyś więcej dawał. Inhibitor w 18 minucie. Chyba zrobimy. I to jest dobre i złe zarazem. Dałem mu tylko tą melkę, jakby chciał w prawo uciekać. Znaczy jakby chciał dżukować. Co? Reset, reset. Zresetujcie się, ziomeczki. No, no, no dobra, no i ma 8 killi, ma najwięcej killi ta Akali, ale nie, musi na nią krzeć. Jakby pierwsza z też Akali ten Xin widział, nie? Jest logiczne, że ona przed szóstym poziomie jest z kubskiem po prostu. Szczególnie na ręcz matchupy. Dobra, i teraz Black Cleaver. Czemu go tu nie ma na tych polecanych? Może żeby to tak super działało, ta pasywka, co daje nam Essence Reaver na 10 sekund, to musimy jeszcze mieć 40% CDR-a. Tylko nie wiem, czy muszę chyba puścić od razu tą merkę. No, nie mogę jej tak trzymać do końca. Raczej szybciej muszę czasami puścić, żeby to super tak działało. Ale zobaczymy, spróbujemy poskakać tym Lucianem. Jak grałem ze starym Lucianem i miałem ogarnięte te CDR-ki, to wtedy możecie sobie to... To miałem wyczulone już, kiedy mi na przykład F skoczy. Teraz oczywiście będziemy się trochę wypieprzać, bo grałem na stronie przeciwnika. Można tego smoka zrobić, chcesz mi radę dać? Dziękuję. Przyjmę chętnie. I nie potrzebujemy teraz krytów, nie? Jak mamy Essence Reavera, żeby manę sobie odnawiać. Bo Essence Reaver teraz tylko raczej regeneruje manę na każdym autoataku, tam brakującą manę. A kiedyś tylko jak skrytowaliście. Więc też to jest dobra zmiana dla Luciana. Bo był ten właśnie taki build wcześniej. Ale to ciężko potem z krytami było. Więc na Lucianie chyba raczej w ogóle nie są grane. Chyba, że potem jakiś rapid fire cannon jedynie. No tam sam jesteś znowu. Ja nie wiem, czy skazikarki nie zawolował, w ogóle nie zobaczyłem. To nie zawolował. Mogę w sumie tak spróbować uratować. No mu tam chyba z 2 HP zostało pykę, no proszę cię. Bo nie trafił go Z, bo widziałem. Znaczy Z, no Z go nie trafił. Nie wierzę, że zrobię. Kazik fajnie spłynął. A ma tabibucy, bo miał tam jakiś armurek i tak. Ładnie.
Mogę strzelać po tego Blitzcranka, jakby tam nie było tego pyka, nie? Ale widziałem, że jest. Krapi będę mieć na całego. Gdzie jesteś, panie krabie? No jest przyjemny ten atak speed z tych dwóch itemów. Oba te itemy dają atak speeda troszkę. Ile dodaj? 30% na tym SS Flarze. Sporo. Teraz powinno być, teraz już powinna być skacząca małpka Lucjanowa, zobaczymy czy będzie czy nie. No tylko wiadomo, że R-kę czasami warto wykastować, praktycznie zawsze jak strzelacie w kogoś, bo to ma spore obrażenia. Szczególnie z Black Cleaverkiem. Ale sprawdzimy, dalej on się kastuje o gdzieś parę sekund, 3-4 sekundy. No 3 sekundy to potem jeszcze 7 sekund nam zostaje tej pasywki z Essence Rivera, żeby mieć zmniejszone cooldowny. Problem jest taki, że oni 2-5 tam, 2-5 tam robią. To jest trochę problematyczne. No, mógłbym tam pójść, ale nic nie widzę, więc średnio tak mi się tam opłaca. Gdzie jest Xin? Oj, na bocie są wszyscy. Dobra, to ja też tam idę. To będę trochę wkurzę czasami, że ikonki na minimapie się na siebie napną. Dobry dash. Chciałem z szybkiego dasha zrobić, tak to się skończyło. No ledwo co. Ale fajne są te cooldowny, no. Mniejsze dużo niż wcześniej. Wcześniej jak na tak dwa razy sprokowaliście pasywkę na E, to i tak. Znaczy sprokowaliście, on tu musi z tego Leislingerem raczej. No. No E ma mniejsze kule, które użycie pasywki Luciana, czyli strzelicie dwa razy, czy innych speli użyjecie, rozumiecie, nie? No, to wcześniej tak 5 sekund czasami było w niektórych przypadkach na te jeszcze, a teraz wiesz, tak sekunda, dwie. Trzeba jeszcze ładnie rotować tymi spelami, żeby to działało. Teraz w sumie nie wiem, czy ja chcę. Chyba chcę Hexdrinkera, jeśli mam być szczery. Tabi Butcy Hexdrinker, coś takiego. Bo ja w miarę tankowny jestem, nie? To jest zabawne. Nadużywam mnie, muszę przestać. 2 HP, teraz będę mieć troszkę armorka. Jeszcze kupię Hexdrinkera, żeby mnie nie wybombił Timosz z Brandem i będzie super. Nie wiem, czy ona nie miała staków, że tak odskoczyła dziwnie. Ale zima już też power spike, oni tak nie mogą się nawet zabić, bo to jeszcze jakoś przegramy. Teraz powinniśmy z Barona zrobić, jak mamy inhibitor zniszczony, tylko nie zrobimy, bo poumierali ziomeczki. Z tego Kazika troszkę boję, no ale może z tym pad. Nie, no nie powinien mnie zniukować. Ciężko będzie, musiał mnie jakoś super zaskoczyć i z zaskoczenia wziąć. A on one-shotuje te miniony, ten wielki ziomek. Może tu wardka dać? A nie wiem, czy oni tutaj nie idą. Nie, tam jest Blitzcrank. Niszczy wardy? Nie, przechodzi przez nie. Jaką ma. Nie, na równym są poziomie. No nie, jakbyśmy Kazika zabili, to może Barona. Nie chcę ryzykować 50-50 z Linksinem stiltowanym. Ale do Kazika w ogóle nie widać, czyli on pewnie na herce gdzieś siedzi. Tu jest Ezreal, ale nie wiedzą, bo no, złapali go właśnie. No nie, no mógłbym wjechać, no, ale ten Blitzcrank mnie tak odstrasza. Nie wiem, ten Kazik zrobił, po prostu poczekał chwilę, to bym nie musiał nawet podchodzić. Źle ustawiony bardzo. Mocny inhibitor, bo to nie jest takie pewne. Czy on zabiła sama pasywka tego ziomka? Szkoda, że mnie zostawił. Pierdziele. Dobrze, że ten Brand sobie dał spokój.
Maxine zabił Teemo solo, tak? Ksyń farmi cały czas, czy mi się wydaje, po prostu. Nic tam nie pomaga, nie robi nic ten ziomek. Muszę z Nikazu, że mi za bardzo... Sama Dota, ta samo Wumi wrzucił, to nie bije u niego, nie? To takie po prostu takie rzucenie na kogoś tej spalenizny. A ma w 30 penetracji? No ma, ma. No to na pewno muszę ich z Nikazu rozłożyć. Trochę CDR-ów będę mieć za dużo, no ale... Zmarduję. Znaczy w sumie nie mogę, nie muszę upgrade'ować tego. No nie muszę. Nie wiem w sumie co dalej teraz złożyć. Nie wiem czy jest sens coś z tych nowych itemów. Znaczy jakbym nie składał z Drinkera, to mógł teraz złożyć jeszcze dwa kryte itemy. Wiecie, jeden z item i Infinity jeszcze byłoby ok. Ja nie widzę sensu. Może Quicksilver byłby lepszy? Troszkę tak byłby lepszy. Ja muszę powiedzieć, żeby teraz sforsowali Barona. No jakbyśmy tego zabili. Kurde, ja zaś na minimapę patrzyłem. Chyba umrze od Doty, no. Dobra, mamy ich. Wszyscy się po prostu wpierdzielili w nich. Xin na RC. Oddali. Dobra, fajny ten Lucian, polecam. Jak ktoś nie ma jakiegoś pika na AD Carry innego niż takie Tristany, Caitlyn, to Lucian jest fajną odskocznią. Polecam. Logopeda. Papatki.